tym filmie sprawdzimy szybkimi sposobami, czy te trzy dowolnie wybrane liczby są podzielne przez któreś z tych liczb. Chodzi nam o podzielność bez reszty. Nie będziemy się zajmować, jak podzielić te liczby. Interesuje nas tylko, jak to szybko sprawdzić, przetestować, czy te liczby są podzielne przez 2, 3, 4, 5, 6, 9 lub 10. Zacznijmy od podzielności przez 2. Przy podzielności przez 2 musisz spojrzeć na miejsce jedności Twojej liczby. Czyli ta cyfra powinna być podzielna przez 2. Jak wiemy, 8 dzieli się na 2, zatem ta liczba będzie podzielna przez 2. 0 również się dzieli na 2, więc ta cyfra też jest podzielna przez 2. 5 nie dzieli się na 2, tutaj nie mamy podzielności przez 2. Inny sposób sprawdzenia podzielności przez 2 to sprawdzenie, czy ta cyfra jest cyfrą parzystą. Zajmijmy się podzielnością przez 3. Czy nasza liczba jest podzielna przez 3? Aby to sprawdzić, suma cyfr naszej liczby musi być również podzielna przez 3. Zatem dodajemy 2, dodać 7, dodać 9, dodać 9, dodać 5, dodać 8, dodać 8. 2 dodać 7 to jest 9, 9 plus 9, 18, dodać 9, 27, dodać 5, 32, dodać 8, 40, dodać 8, 48. Czy 48 jest podzielone przez 3? Jeśli nie jesteś pewien, znowu możesz zastosować ten sam trik, czyli 4 dodać 8 to jest 12. Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy 12 dzieli się na 3, to po prostu dodajemy 1 plus 2 to jest 3. Zatem na pewno ta liczba będzie się dzieliła na 3, suma cyfr jest podzielona przez 3. Zatem dzieli się na 3. Czy tutaj będziemy mieć podzielność przez 3? 5 dodać 6, dodać 7, dodać 0. 5 dodać 6 to jest 11, dodać 7, 18, dodać 0, nadal 18. 18 oczywiście dzieli się na 3, bo 1 plus 8 to jest 9. Zatem ta liczba również się dzieli na 3. Czy ta liczba będzie się dzieliła na 3? Ponownie sprawdzamy. 1 dodać 0 to jest 1, dodać 0, 1, dodać 7, 8, 8 plus 6, 14, dodać 5, 19. Czyli tutaj mamy sumę cyfr 19, zatem ta liczba nie będzie podzielna przez 3. Spróbujmy z 4. Czy nasze liczby będą podzielne przez 4? Teraz musisz pomyśleć o dwóch ostatnich cyfrach w każdej liczbie. Czyli o tej liczbie, o tej liczbie i o tej liczbie. Dwie ostatnie cyfry. Można szybko zauważyć, że ostatnia liczba nie będzie na pewno się dzieliła na 4, bo 65 jest liczbą nieparzystą, nie dzieli się na 2, więc na pewno na 4 też się nie podzieli. Zastanówmy się w takim razie, czy 88 podzieli się na 4. 88 można szybko w głowie sobie przypomnieć, że to jest 4 razy 22. Zatem na pewno dzieli się na 4. Cała liczba dzieli się na 4. 5670, końcówka to jest 70. Czy 70 dzieli się na 4? Można szybko sobie pomyśleć, że 70 to jest inaczej 4 razy 15, tak? To jest 60. Dodać 10, tak? 10 nam brakuje tutaj do 70. No niestety to nie będzie się dzieliło na 4. Można to sprawdzić pisemnie. Natomiast na pewno nie podzieli się to na 4. 70 podzielić na 4. 7 podzielić na 4, 1, 1 razy 4, 4, odejmujemy 30. 30 na 4 to jest 7, 7 razy 4 to jest 28, zostajemy tutaj z resztą. Także jak widzimy, 70 nie dzieli się na 4, zatem cała liczba nie będzie się dzieliła na 4. Tutaj też już ustaliśmy, że to się nie dzieli na 4. Spróbujmy zatem z piątką, czy nasze liczby będą dzieliły się na 5. Tutaj sprawa jest prosta, możliwe, że znasz już ten sposób. Jeśli Twoja cyfra kończy się na 5 lub 0, to liczba jest podzielna przez 5. Tutaj mamy 8, zatem nie podzieli się na 5. Tutaj mamy 0, więc ta liczba będzie podzielna przez 5. Tutaj mamy 5, więc również będzie się dzieliła na 5. W końcu ta liczba przez coś się podzieli. W takim razie przejdźmy do podzielności przez 6. Aby liczba była podzielna przez 6, musi być podzielna przez 2 i przez 3. Dlatego, że czynniki pierwsze 6 to jest właśnie 2 razy 3. Popatrzmy na to, co wcześniej zrobiliśmy. Tutaj ta liczba dzieli się przez 2 i przez 3.
Zatem będzie się dzieliła przez 6. Tutaj również liczba ta dzieli się przez 2 i przez 3, zatem się podzieli przez 6. Tutaj niestety nie, zatem nie będzie podzielna przez 6. Podzielność przez 9. Czy nasza liczba będzie podzielna przez 9? Sumujemy wszystkie cyfry i jeżeli suma będzie podzielna przez 9, to będziemy mieć to, co chcemy, czyli podzielne przez 9. Skorzystamy z tego, co zastosowaliśmy wcześniej. Tutaj 48 nie dzieli się niestety na 9, zatem nie będzie ta liczba podzielna przez 9. Tutaj ta liczba będzie podzielna przez 9, ponieważ suma cyfr to było 18, zatem 18 dzieli się na 9, jest podzielność przez 9. Tutaj sumę cyfr mieliśmy 19, zatem ta liczba nie podzieli się na 9. I zostało nam do sprawdzenia 10. Aby liczba była podzielna przez 10, to jest najprostsza sprawa. Na końcu musimy mieć 0. Tutaj nie mamy 0, zatem ta liczba się nie podzieli przez 10. Mamy, zatem ta ponownie będzie podzielna przez 10. Ta ponownie nie będzie podzielna przez 10. Inny sposób sprawdzenia podzielności przez 10 to sprawdzenie, czy nasza liczba dzieli się zarówno przez 2, jak i przez 5. Ostatnia liczba jest podzielna przez 5 tutaj, ale nie jest podzielna przez 2, zatem przez 10 też się nie dzieli. Oczywiście najłatwiejsze jest sprawdzenie, czy w miejscu jedności jest 0.